Dzisiaj pokażemy wam nasze najlepsze, najśmieszniejsze, najzabawniejsze akcje z całego roku. Kot jednoczelni! Ła! A! Podnieś, no ja cię podniosłem, no powinno być uczciwy pojedynek. Dobra. A, dupa. Dupa, dupa. Pieprzyć! To wszystko przez nią, pieprzona wiedźma. Jak ci się go uda zabić, to będziesz mógł mi dać plaskacza. Każdy frag równa się żart o twojej starej. Twoja stara dzieli przez zero. Twoja stara się garbi. Media Markt nie dla idiotów. Media Markt nie dla twojej starej. Czas na przerwę. Czas na twoją starą. Ej, ale czemu mi mamę wyzywasz? Wiesz, że to też twoja mama? No chłopie! Ginę przez ciebie! Nie, zginiesz, bo jesteś no chłopie! Tutaj jest subskrypcja. Wy powinniście ją zostawić tak, jak ja ją zostawiam w tym momencie. Nie, no bez jaj. No, jakich jaj? Nie ma jaj, człowieku. Jaja to mi od sterydów maleją. Nie padnij, stary śliś. Nie, co to było? Kim jesteś? Frajerem? Nie, jesteś debilem. Nie wyszło niestety. Ale chyba nie skończę tak źle jak kamerzysta nawet po tym. Ja chcę poczuć, że to była faktycznie kara. O kurde. Czemu wyglądałem na tym nagraniu, jakby mi się to podobało? Ludboy ma już ponad 15 milionów zarejestrowanych użytkowników i co najważniejsze, jest zupełnie darmowy. Możecie go pobrać w sklepie Google Play, App Store, App Gallery lub wejść po prostu na stronę, na przykład na PC-cie. W tej apce możecie zbierać loot coinsy, za które kupuje się darmowe loot paki. Zbieranie tych coinsów jest bardzo prościutkie. Wystarczy, że raz na tydzień poczytacie nowe komiksy i już macie za darmo coinsy. A żeby otwierać paczki premium, musicie mieć diamenty. Można je dostać z otwartych paczek lub robiąc proste questy. A ja teraz otworzę kilka tych paczek premium za prawdziwe pieniądze, bo tak też się oczywiście da. Wylosowaliśmy darmowe 1000 feebaksów, ale jaja. No i mamy też pełno kluczy do gierek, na przykład Seed Hunter, Arboria. Ta gra w ogóle po wielkiej przecenie jest teraz warta 36 zł. Ja wam w sumie kody do tych gierek rozdam, więc oglądajcie materiał do końca, gdzieś na końcu będą kodziki. Jak widzicie, moje trafy nie były najgorsze, ale jeżeli wy jesteście większymi szczęściarzami, to możecie trafić jeszcze więcej feebaksów lub skiny jakichś kilofów, parasolek, więc trzymam też za was kciuki, żeby wam też dobrze wydropiło. Otwierając paczki Battle Royale macie też szansę na zdobycie Loot Boy Skin Token. Taki token może być wymieniony na specjalnym rynku na skiny w Fortnite. Nowa opcja Chat Radar umożliwia wam znalezienie znajomych do gry w mega prosty i zabawny sposób. Wystarczy, że stworzysz swój własny, unikalny profil gracza i wybierzesz, które gry cię interesują, a następnie Chat Radar dopasuje automatycznie osoby, które mają podobne zainteresowania do twoich i lubią grać w podobne gry. Jeżeli Chat Radar was połączy w parę, to możecie sobie razem pisać, no i oczywiście grać. Dodatkowo świetną opcją na lootboyu jest Black Market. Za każdym razem, kiedy otworzycie też 10 paczek w premium, otrzymacie dodatkowo Black Market bonus loot pack. Te paczki zawierają cheat chipy, które są właśnie używane w Black Markecie. Wchodząc w zakładkę czarnego rynku, możecie sobie te chipy wymienić na dowolne nagrody. Także wbijajcie do lootboya, link macie w opisie. Jeżeli przy rejestracji użyjecie kodu zjednoczeni12, dostaniecie darmowe loot paki i bonusy na start. A darmowe diamenty czy coinsy zawsze się przydadzą. Także obczajcie sobie stronkę sami, a ja już nie przedłużam i zapraszam dalej do materiału. W tym roku na pewno dużo się działo. Pierwszym takim przełomowym momentem była wyprowadzka, bo mieszkałem przez pół roku z Rafael Loksem, więc możecie się spodziewać, że już miałem go trochę dosyć. Teraz wyglądasz jak zbity pies. Cięcie. Ale już w styczniu przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania. No i to mi się podoba. Ale fajnie właśnie tak, że biało-czarny styl, pasuje wszystko ładnie. Będzie grane. Tutaj się śpi, tutaj się gra. Trochę później, bo już w okolicach marca, zacząłem też streamować regularnie na Twitchu. Tak, skończyłem z YouTube'em i zacząłem streamować tylko i wyłącznie na Twitchu. Let's go! Jest jeden headshot. Drugi. Trzeci headshot. Czwarty headshot. Piąty headshot.
mały! Tam właśnie live'iki cały czas się pojawiały praktycznie codziennie przez cały rok. A no i jeszcze jednym ważnym momentem był tutaj zakup samochodu, tak? Zawsze chciałem mieć BMW i udało się w tym roku je kupić. Film też pojawił się z tego na kanale, także zobaczcie sobie jeszcze wspomnienie właśnie z tamtego momentu. Udało się kupić samochód, jak widzicie, także ja jestem mega zadowolony. Tak się prezentuję. Ale co było takim najważniejszym dla mnie momentem? No to było to wtedy, kiedy założyłem swój własny kanał Rafael. O kurwa! Co to się... Nigdy więcej. Nie no, co ja wymyśliłem? Znowu na straczu skończyłem. Kurwa. Było to dla mnie ważne ze względu na to, że było to takie rozpoczęcie mojej kariery w internecie, ale na nowo. Że zaczynam coś totalnie od zera, coś niezwiązanego z Fortnite'em. Fajna naprawdę przygoda, która się jeszcze nie zakończyła. Bo w 2023 roku dalej będę tam wrzucał materiały. Dalej to będą materiały z Fifki, ale już nie tylko. O. Ej, ty zasłuchaj! Sorry mordo, ale to nie miało tak być. Tak w ogóle to po tym odcinku wbijcie na ten mój nowy kanał, obejrzyjcie najnowszy film i zostawcie subskrypcję. Jak lubicie mnie oglądać, to czemu nie? Link macie w opisie, właśnie tam wleciał nowy film. Jesteś debilem. No ten adżopaty się nie myli. Najgorsze wspomnienie, przez które wyrywałem sobie włosy z głowy, dosłownie, byli to oczywiście stream snajperzy na Twitchu. CO JEST?! Kurwy, mnie dojeżdżają we dwójkę, ja pierdolę, jakie teamowanie się chamskie. No nie był to nowy temat oczywiście, bo stream snajpowali mnie już wcześniej, ale na Twitchu najwięcej tych stream snajperów pojawiło się w okolicach wakacyjnym, gdzie właśnie te kidy nie miały co robić. Oj, tamte czasy to były naprawdę ciężkie. Pamiętam, że byłem już tak zdołowany, że chciałem ich wszystkich pozamykać za kratami i zgłaszać na policję. Zgłoszę tą sprawę na policję i będziecie siedzieć za kratami. Zobaczymy, skoro wy mi chcecie zniszczyć życie, to teraz ja wam zniszczę życie, jeśli tak dalej będziecie robić. No ale niestety nikogo się nie udało zgłosić, nikt nie został zamknięty, a na szczęście aktualnie nie mam problemów ze stream snajperami. Najbardziej porąbana akcja. No to chyba jak byłem kamerzystą moich kumpli w odcinku, w którym testowali swoje umiejętności w różnych sportach. I uwaga, nie potrafili oni przez pół godziny zrobić trickshota do kosza i po prostu się wkurzyłem i jako kamerzysta zrobiłem to za pierwszym razem. Kamerzysta, nagramy do odcinka, jeśli on to wygra, to... No co, idziemy, co my... jak wygram od razu? Za pierwszy. Jak wygrasz? 1000 ziko, nie no, ja dajemy tak... Dajemy mu 1000 ziko, dobra. No dobra, damy mu 1500 mu dajemy, jak trafi. Chuj, dwa koła. O kurwa, tak to się robi. Kurwa, nie, moje kolory. Pierdolę, ale mi... Co gościu zrobił? I zapłacili mi za to jeszcze grube siano, bo nie spodziewali się, że za pierwszym razem mi wyjdzie. To było praktycznie niewykonalne, ale mi się udało. Jeśli chodzi o najśmieszniejszy film w tym roku, to bezkonkurencyjnie był to dla mnie film o mojej chorobie. Jeśli chodzi o tiki, ja to nazywam tańcem elektro. To mogą być okrzyki. O jeny, pamiętam jak go oglądałem po raz pierwszy, to naprawdę nie potrafiłem powstrzymać się od śmiechu. Te tiki ciągle się zmieniają. Jaki był najzabawniejszy film w tym roku? Chyba jak donatowaliśmy streamerki, tam były takie teksty porąbane, ale dobrze to wspominam, naprawdę. Jebałbym cię jak Disa Orka, syna diabła. Ale... Szyner! Jesteś tak piękny, że poślubiłbym nawet twojego starego, żeby dostać się do twojej rodziny. To jest facet, chłopie! Zjednoczeni, złotówka. Jesteś córką historyka? Bo w spodniach mam powstanie. Nice, tam kolego, napisz na priv, to ci podam ten link do OnlyFans. Kocham Moniczkę 1, 2, 3. Wąchałbym twoje stringi jak kokainę. Co za wariat? Wariacik! A jeśli chodzi o mój ulubiony film, to był to zdecydowanie test 24 mitów w 24 godziny. Co jest? Po czasie się otwiera, widzowie! Teraz się otwiera. Wyłącz się. Nie,
Nie, naprawdę bawiłem się przy tym odcinku świetnie. I był to taki pierwszy odcinek nasz, niezwiązany zupełnie z Fortnite'em. Ciekawe doświadczenie nagranie takiego filmu. A ulubiony film? No to będzie to film z siłowni. Ja jestem teraz sportowy świrek i naprawdę mega dobrze mi się nagrywało ten odcinek. Plus pobiłem tam wszystkie swoje rekordy na siłowni, więc to jest odcinek, do którego lubię wracać i naprawdę podoba mi się tam montaż. Dobrze mi się też go nagrywało. Wszystko jest picobello. Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Założyłem 125 kilo. Oj, 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 najlepszy sezon w tym roku. No to myślę, że najlepszy sezon to ten, w którym szło mi zdecydowanie najlepiej. Był to ostatni sezon poprzedniego rozdziału. No i wtedy były te, wiecie, chromowane gluty, chromowane itemy. W tamtym sezonie wbiłem 700 PR, w końcu miałem stałego duo, także grało mi się naprawdę przyjemnie. I oby takich sezonów było coraz więcej. No i oczywiście w tym sezonie też zrobiłem quala tam do Challengera, także naprawdę fajnie się grało te turnieje w tym sezonie. To było 8. Nice, mamy to! Jaki był najlepszy sezon w tym roku? No co jak co, ale ten aktualny jest mega ciekawy. Nowa mapa, nowe bronie, nowe wszystko. Naprawdę ciekawie się gra. Ja lubię, jak się dużo dzieje, a w tym sezonie już się dużo wydarzyło, dlatego muszę powiedzieć, że najlepszym sezonem jest ten aktualny. Nie wiem, czy masz dużego? Nie mam. A i jak już jesteśmy przy Fortnite, to pamiętajcie, że kod Zjednoczeni to najlepszy kod w sklepie. Dzięki niemu walicie same headshoty, rozwalacie każdego rywala i nie jesteście pizdeczkami. Wpisz kod Zjednoczeni w sklepie, nie bądź lamusem. Co się takiego wydarzyło, o czym wy w ogóle nie macie pojęcia? No to na przykład nagrywaliśmy taki odcinek, że Sugar wraca do formy, Sugar wraca na siłownię i miał regularnie ćwiczyć i mieliśmy zrobić taki odcinek z jego przemianą. Po co ludzie robią nogi na siłownię, to do dzisiaj nie rozgryzłem tej zagadki. Dobra, trening nóg ewidentnie zaliczony. To jebać te nogi, nie? Ale po jednym razie mu się przestało chcieć chodzić na siłownię. Dlatego ten odcinek nigdy nie wyszedł. Ale teraz jest nowy rok, zmotywujcie go w komentarzach. Napiszcie, Sugar, ogarnij dupę, dawaj na siłownię z Rafael Loksem. Bierzemy go i robi tą przemianę. Weźcie go, zmotywujcie w komentarzach, naprawdę. Bo ja już nie potrafię, wy musicie go zmotywować. To wtedy może mu się zachce. Oj, 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 no i teraz pytanie, jak oceniam ten rok? No jakby się tutaj tak zastanowić, było więcej rzeczy, które chciałem zrobić. Nie wszystkie się udało zrealizować, no ale nie zawsze wszystko wychodzi. Uważam, że rok był udany. Tak, ocenka 7 na 10 bym tutaj ocenił. Rok 2022, ale mam duże plany, jeśli chodzi o rok 2023, jeśli chodzi o streamki, jeśli chodzi o kanał na YouTubie i tak dalej. Także myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej niż w tym. Także ja już się nie mogę doczekać. Jak finalnie oceniam ten rok? No było dużo fajnych, ciekawych momentów, ale zawsze może być lepiej. Dlatego oceniam 6,5 na 10, bo jest jeszcze mega duże pole do manewru, pole do poprawy. Ja chcę, żeby każdy rok mojego życia był coraz lepszy, więc teraz był 6 na 10, później będzie 7, później 8, później 9 i później 10. Niech tak będzie, okej? Mam nadzieję, że tak będzie. Kod Zjednoczeni! Dobra, widzimy się już w 2023 roku. Mam nadzieję, że to będzie najlepszy rok waszego życia i naszego również. Trzymajcie się, widzowie, i wpiszcie kod Zjednoczeni w sklepie Fortnite, jeżeli nie chcesz być lamusem. Jesteś debilem.